Kim jest Bóg? Czy może być ważniejsze pytanie? Kim jest Bóg? Myślę, że łatwiej byłoby nam pojąć i zdefiniować nieskończoność. Grant, czy pojmujesz nieskończoność? Nie. Czy pojmujesz coś, co nie ma początku, ani końca, ani dna, ani szczytu? I choćbyś przez całą wieczność podążał w tym samym kierunku, to ani o włos nie zbliżyłbyś się do skraju, ponieważ nie ma ani początku, ani końca. Czy ktoś może to pojąć? A więc podczas dzisiejszej podróży udamy się na wschód i postawimy ten ostatni filar. Naprawdę wolałbym, żebyśmy od niego zaczęli. Ale niestety obawiam się, że w naszej kulturze nie jesteśmy na to gotowi, ponieważ jak mówiliśmy ostatnio, jesteśmy tak zasypywani kłamstwami tego świata, że nie rozumiemy ani czym jest prawda, ani kim jest człowiek. Filozofia tego świata zalewa nas tak, że najczęściej dajemy jej się zniewolić i ciężko nam nawet rozmawiać o tym, kim jest Bóg. A więc stajemy tutaj na brzegu tego oceanu, który nie tylko jest nieskończenie szeroki, ale też nieskończenie głęboki. Jak możemy spróbować odpowiedzieć na to pytanie? Tak naprawdę nie możemy. A w każdym razie nie w pełni. Jakież to niesamowite, że odwieczny, nieskończony, wszechmocny, wszechwiedzący Stwórca Wszechświata objawił się nam. Inaczej nie mielibyśmy najmniejszego pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. A więc stajemy na brzegu tego oceanu, usiłując jakoś odpowiedzieć na to pytanie, o nieskończony byt. A tak naprawdę możemy próbować na nie odpowiedzieć tylko dlatego, że z jakiegoś zdumiewającego powodu on postanowił objawić nam siebie. Zajmiemy się więc teologią. Niech was to nie przeraża, ponieważ teologia jest po prostu poznawaniem Boga. Ludzi, którzy zajmują się teologią, nazywamy teologami i słusznie, ale tak naprawdę teologiem powinien być każdy z nas. Dlaczego? Ponieważ całe nasze życie powinno być jednym wielkim głodem i tęsknotą, by poznawać Boga, studiować Go, rozumieć, kim jest. Omar, jesteś teologiem. Tak wiem. Wiem, że wiesz. Ciekawe, że w gruncie rzeczy każda nasza wyprawa prowadzi właśnie do tego. I akurat jesteśmy w trakcie podróży, podczas której zwiedzimy jaskinię, skupiając się na pytaniu, kim jest Bóg. Ale tak naprawdę, gdziekolwiek byśmy się nie udali, wszystkie prawdziwe klejnoty, jakie znajdziemy, będą ukazywały nam Jego naturę. To moja ulubiona podróż. Podróż, z której najchętniej bym nie wracał. Pamiętacie, mówiliśmy o drugim rozdziale listu do Kolosan. W nim, w Chrystusie, ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. To jest ostateczne źródło prawdy. Charakter, istota, przymioty i natura Boga są ostatecznym źródłem wszelkiej prawdy. Pamiętacie, jak mówiliśmy o kłamstwie? Dlaczego Bóg mówi, że kłamstwo jest złe? Z powodu swojego charakteru, ponieważ jest to sprzeczne z Jego naturą, właśnie dlatego.
I dlatego wciąż ku niemu zwracamy nasz wzrok, dlatego podczas tej podróży staramy się odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. Jak świat radzi sobie z tym nieogarnionym pytaniem, które wymaga równie nieogarnionej odpowiedzi? Być może jest to najbardziej fundamentalne pytanie, z jakim człowiek musi się zmierzyć. Jak sobie z nim radzimy? Popatrzmy. Pytanie brzmi, kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Chciałabym nieco zmodyfikować to pytanie. Powiedzmy tak, czym jest ostateczna rzeczywistość? Dla mnie to pytanie nic nie znaczy. Kim jest Bóg? Nie mam pojęcia. Może poza mglistym wyobrażeniem jakiegoś bóstwa czy istoty wszechmocnej. Według mnie można powiedzieć, że Bóg jest czymkolwiek. Bóg jest tym, co za Boga uznajesz, czym czynisz Go wewnątrz siebie. Wyobrażam sobie tak, jak wszyscy, potężną siwą brodę, białe szaty. Wierzę w to, co nazywam Bogiem. Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Uważam, że nasze serce jest świątynią Boga. Dla mnie Bóg jest tym kimś wszechobecnym, wszechmocnym, który mieszka w człowieku. Uważam siebie za panteistkę, a więc wierzę, że Bóg jest tyleż bliski, co transcendentny. Wierzę, że Bóg jest Stwórcą świata. Jest tym, który był przed wszystkim i który będzie na końcu. Jest wszystkim wokół nas i dla nas. W ogóle nie wierzę w Boga. Jestem praktyczna. Bez reszty wierzę w ewolucję. Niektórzy sądzą, że to smutne, ale dla mnie to podniecające, że wzięliśmy się z niczego. Co sądzę o Bogu? Mam teraz mętlik w głowie, ponieważ mam dość naukowe podejście. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Jest poza moim zrozumieniem, ale w dobrym znaczeniu, ponieważ myślę, że gdybym zrozumiał Boga, chyba bym oszalał. Myślę, że każdy wierzy na swój sposób. Nie musi to być wiara w osobowego Boga, ale w cokolwiek. Poczynając od świata duchowego, aż po miejsce, w którym będziesz szczęśliwy po śmierci. I wierzę, że jeśli czynisz dobro za życia, to sobie na to zasłużysz. Wierzę, że Bóg to coś bardzo osobistego. Wierzę, że przyszedł na ziemię, przyjąwszy cielesną postać swojego Syna i że zaprasza nas, byśmy zostali Jego przyjaciółmi, by to On nas prowadził i kierował naszym życiem. Ogólnie najlepiej można opisać Boga jako istotę doskonałą, która ma dla nas plan na życie, której na nas zależy, która nad wszystkim czuwa i troszczy się o wszystko. On lub ona niekoniecznie musi być osobą czy przypominać osobę, ale jest esencją energii istnienia, z którą ja również pozostaję w relacji. W zasadzie to wierzę w siebie. Kim jest Bóg? Mną. I nie w znaczeniu, że ja rządzę wszystkim. Moja wyższa moc to ja. To ja panuję nad sobą, nad moim przeznaczeniem. Jeżeli ja czegoś nie zrobię, nie dojdę w życiu do niczego. Dla mnie Bóg to proces twórczy, obejmujący i dobro, i zło. Wszystko, co istnieje. Bóg też jest tym wszystkim. Jest tym, czym jest. Wiesz, Bóg nie oznacza stwórcy. Ja tworzę swoje własne byty. Kocham tusz, nie Chrystusa. Wiesz, tusz i tatuowanie, i wiara w siebie. Poradziłem sobie w życiu lepiej, niż mógłbym sobie wyobrazić. Kiedy pytamy, kim jest Bóg, odpowiedź zależy od tego, jaki przyjmiesz światopogląd. Dla mnie jest pojęciem fantastycznym. Powiedz mi, co myślisz o Bogu? Znacie tę piosenkę? Na pewno ją znacie, prawda? Okej, dobrze. Kim jest Bóg? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie nawet nam, którym On sam wiele objawił na temat tego, kim jest. To tak nieogarniona odpowiedź, że nie potrafimy nawet się z nią zmierzyć. Możemy to zrobić tylko dzięki temu, że On się nam objawił. Ale kiedy się od tego odcinamy,
A szczególnie, kiedy nasza natura po prostu chce robić to, co jest wbrew Niemu i nie interesuje nas wpatrywanie się w Niego. Bo kiedy to robimy, powstrzymuje nas to od tego, co zamierzamy. Znajdujemy się w trudnej sytuacji, bo musimy wypełnić czymś pustkę, o której już wspominaliśmy. A więc czynimy Bogiem drzewo, albo słońce, lub księżyc, bądź też uznajemy, że jest mocą. Albo mówimy, że Bóg to wiatr na naszej twarzy, albo jakiś wytwór umysłu. Albo może ja sam jestem Bogiem. Lub też myśl, miła w niedzielny poranek, lecz nieistotna przez resztę tygodnia. Albo w ogóle o tym zapominamy, skupiając się na gromadzeniu rzeczy, czy też przetrwaniu kolejnego dnia. Niemal 400 lat temu zebrała się pewna grupa uczonych i teologów, aby opracować oświadczenie udzielające możliwie najlepszej odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg. I zamieścili je w jednym z wyznań wiary, jakie dziś mamy, znanym jako Westminsterskie Wyznanie Wiary. Oto do czego doszli, próbując odpowiedzieć na to pytanie. Jest tylko jeden Bóg, żywy i prawdziwy, nieskończony w swej istocie i doskonałości, Duch najczystszy, niewidzialny, bez ciała i zmiennych uczuć ludzkich, bezgraniczny, wieczny, niepoznawalny, wszechpotężny, najmądrzejszy, najświętszy, absolutnie wolny. Wszystko, co czyni, jest wynikiem Jego niezmiennej, sprawiedliwej woli i służy Jego własnej chwale. Kocha najmocniej, jest najłaskawszy i najbardziej miłosierny oraz współczujący. Jest cierpliwy, pełen dobroci i prawdy. Przebacza nieprawość, przestępstwo i grzech. Nagradza tych, którzy gorliwie Go szukają. Jest najsprawiedliwszy, a w swych sądach straszny. Nienawidzi grzechu i winnego nie oszczędzi. Co za wyznanie! A jednak myślę, że jego autorzy powiedzieliby, że ani odrobinę nie przybliża nas ono do odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg. Żyjemy w kraju, który dziś bardziej niż kiedykolwiek podzielony jest przez różnice ideologiczne, filozoficzne i kulturowe. W połowie XX wieku żydowski filozof Martin Buber napisał fascynującą książkę zatytułowaną Zaćmienie Boga. Zwróciła ona moją uwagę, ponieważ zaćmienie nie jest czymś, co niszczy rzeczywistość. Ono tylko ją skrywa, ukrywa, zasłania, rzuca na nią cień. Dokładnie tak jest ze współczesną kulturą. Ona nie zniszczyła Boga, Bóg wciąż istnieje, ale rzucamy cień na Jego oblicze. A ja staram się pomóc ludziom zobaczyć, co ten cień skrywa, usunąć go, tak żebyśmy mogli dostrzec transcendentny majestat chwały, rzeczywistości, którą ten cień skrywa. Wiecie, to powinno być naszą pasją. Usunięcie tego, co niczym filtr przesłania prawdziwy obraz tego, kim jest Bóg. Nie tylko ze względu na nas, ale ze względu na ludzi dookoła, na naszą kulturę. Ponieważ to właśnie ten filtr, który w jakiś sposób zasłania Boga, powoduje, że Jezus przychodzi do nas, zadając nam pytanie. Dlaczego się martwicie? Dlaczego się lękacie? Dlaczego jesteście zatroskani? Co powstrzymuje was przed zrozumieniem, że Bóg naprawdę jest taki, jak mówi, że jest? Pragniecie pokoju? Pragniecie zadowolenia? Nie znajdziecie ich w butelce czy w pigułce. One wypływają ze zrozumienia, z poznania i z wiary. Z wiary w to, że Bóg naprawdę jest tym, kim mówi, że jest. No dobrze. Zapytajmy kogoś, kto niewątpliwie grał w futbol. Omar? Przyjmijmy, że poszedłeś na mecz, albo że oglądasz mecz w telewizji.
Drużyna właśnie zdobyła punkt i kamera pokazuje pole punktowe. Ktoś w kolorowej peruce wstaje, podnosząc do góry napis. Co to za napis? Ewangelia Jana 3,16. Dokładnie tak. Wszyscy to widzieliście. Wszędzie to widzicie. Czy wiesz, co mówi ten fragment? Tak. Co mówi? Wiem, jak to powiedzieć, ale w innym języku. Okej, wiesz co? Powiedz to w swoim języku. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16. Doskonale. Dziękuję, dziękuję. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Mam więc do Was pytanie. Co to jest życie wieczne? Zadałem Wam już parę prostych pytań, prawda? Po co Jezus przyszedł? Czym jest prawda? A teraz chciałbym wiedzieć, czym jest życie wieczne. Czym ono jest? Przebywaniem z Bogiem, życiem takim, jakie mieliśmy mieć, we wspólnocie z Bogiem. Okej, co powiedziałaś? Przebywaniem z Bogiem. Przebywaniem z Bogiem. Wiecie, Jezus dużo o tym mówił. Jezus na okrągło mówił o życiu wiecznym. Pamiętacie może kontekst tych słów z Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 16? W jakiej to było sytuacji? Wizyta Nikodema. Nikodem. Jezus rozmawiał z Nikodemem. Znacie fragment Jana 3,16. Czy pamiętacie wcześniejszy werset? Tak, kiedy zajrzę do Biblii. Kiedy zajrzysz do Biblii, to uczciwa odpowiedź. Przeczytam go wam, bo chcę wam przypomnieć kilka wersetów. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też konieczne jest wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał co? Życie wieczne. Życie wieczne. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Teraz musicie tylko zaglądnąć do następnego rozdziału. Ewangelia Jana, rozdział 4. Jezus rozmawia z kobietą przy studni, pamiętacie to? Jezus mówi do niej, każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem dającym życie wieczne. Przejdźmy dalej. Jana 5,24. Zaprawdę, zaprawdę, amen, amen, powiadam wam, kto słucha mojej nauki i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne, życie wieczne. Jana 5, zaczynając od wersetu 39. To ciekawy fragment. Posłuchajcie uważnie. Badacie pisma, bo sądzicie, że one zawierają słowa żywota wiecznego. A one dają świadectwo o mnie i nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Następny fragment Ewangelii Jana, 6,27. Ale zacznijmy od wersetu 26. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście najedli się chleba do syta. Ludzie, których nakarmił owe 5000 mężczyzn, przeprawili się przez jezioro, by go odnaleźć. A on im mówi, nie starajcie się o pokarm przemijający, ale o pokarm pozostający na życie wieczne. Jan 6,54. Pismo Święte podaje, że po tym, jak Jezus im to powiedział, wielu go opuściło. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Nie musimy zgadywać, jaka jest odpowiedź na to pytanie, bo Jezus na nie odpowiedział. W Jana 17. Pamiętacie, to fragment, w którym Jezus modli się do Ojca, a nam dane jest uczestniczyć w tej intymnej rozmowie. Rozmowie, która przez całą wieczność toczy się między Ojcem i Synem. Dano nam ten przywilej.
W Jana 17 Jezus zaczyna modlić się do Ojca. I w tym właśnie fragmencie Jezus mówi: Ojcze, nadeszła godzina, wsław swego Syna, aby i Syn wsławił Ciebie stosownie do władzy, jaką Mu dałeś nad każdym człowiekiem, aby dał życie wieczne każdemu, którego Mu dałeś. A to jest życie wieczne. Ciekawe, jak On je definiuje. A oto jest życie wieczne. Poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Nie mówimy tu tylko o bezinteresownej wiedzy, chłodnym poznawaniu Boga. Mówimy o czymś, co jest daleko bardziej intymne. Mówimy o relacji, o społeczności. Mówimy o osobistej wspólnocie, obiektywnej, prawdziwej relacji istniejącej pomiędzy nami a Bogiem. Jezus, mówiąc, że życie wieczne to poznanie Boga, w jakiś sposób łączy zrozumienie, czym jest życie wieczne, z tą relacją z Nim. Tak jak czytamy w Piśmie, że Adam poznał Ewę i co się stało? Poczęła dziecko. Ta wiedza jest poznaniem intymnym. Adam nie poznał Ewy od tak sobie. Podobnie Jezus, mówiąc o poznaniu Go, mówi o bliskiej znajomości, intymnym zrozumieniu, intymnej wspólnocie, intymnej relacji z Nim. Rozumiecie, jaki przywilej otrzymaliśmy od Boga? Jak to możliwe, że Bóg otworzył ramiona i pozwolił nam wejść w tę intymną relację z sobą? To mnie przerasta. To nam nieco pomoże zrozumieć ten trudny fragment, w którym Jezus mówi: badacie Pisma, bo sądzicie, że one zawierają słowa żywota wiecznego. Czy Jezus krytykuje tutaj Pisma? Nie. On stara się pomóc nam zrozumieć. Mówimy tu o chłodnym, naukowym poznaniu. Badacie Pisma, bo sądzicie, że one zawierają słowa żywota wiecznego. Czy to one zapewniają intymną wspólnotę z Bogiem? Nie. A one dają o mnie świadectwo. One wskazują na mnie. I nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. On nie krytykuje Pisma. On mówi, że na nim poprzestajemy. Że zajmujemy się chłodną, jałową wiedzą, aby pokazać innym, jacy to mądrzy jesteśmy. Jezus mówi nam: one wskazują na mnie. Życie wieczne. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Zachwycające. Absolutnie zachwycające. Jeden z największych kaznodziejów w historii, Charles Spurgeon, powiedział: najwyższa nauka, najbardziej wzniosłe założenie, najpotężniejsza filozofia, jakie tylko mogą zaprzątnąć uwagę dziecka Bożego, to imię, natura, osoba, czyny i istnienie wielkiego Boga, którego nazywa swoim Ojcem. Może pamiętacie, pisał o tym Paweł w liście do Filipian. I naprawdę uważam za stratę to wszystko w porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i uważam to za śmieci, bylebym tylko mógł zdobyć Chrystusa i w Nim się znaleźć, nie mając mojej sprawiedliwości płynącej z prawa, ale tę, którą daje wiara w Chrystusa, Bożą, opartą na wierze. Dzięki niej poznam zarówno Jego, jak i moc Jego zmartwychwstania. Będę miał udział w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Niego w śmierci, dojdę do chwalebnego powstania z martwych. Jaka jest Boża perspektywa? Ozeasz mówi: w miłości bowiem mam upodobanie, a nie w ofiarach, i bardziej w poznaniu Boga niż w całopaleniach. Jeremiasz pisze: tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swą mądrością, i niech się siłacz nie chlubi swą siłą.
Niech się nie chlubi bogacz swym bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech w tym się chlubi, że ma rozeznanie i że mnie poznaje. Musieliśmy zacząć od antropologii, ponieważ trzeba było przygotować teren. Ale tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. Nigdy nie będziemy w stanie poznać, kim jesteśmy, dopóki najpierw nie ujrzymy oblicza Boga. A kiedy to zrobimy? Biada mi, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. A króla, Pana zastępów, widziały moje oczy. Ujrzymy Jego oblicze i będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. I to jest dokładnie to, czego doświadczałem przez większość mojego życia. Moje podróże to odkrywanie kolejnych kokonów. I każdy z nich skupiał się na jakimś aspekcie natury Boga, jakimś aspekcie Jego charakteru. Często skupiały się na imieniu Boga. A im bliżej patrzyłem, im głębiej spoglądałem w Jego oblicze, w miarę jak znikał filtr, widziałem Go coraz wyraźniej. Kiedy już całkiem zniknął, nagle światło stało się jasne i oświeciło mnie. I zrozumiałem, biada mi. Tak właśnie się dzieje, kiedy pada na nas Boże światło. Pozwólcie, że opowiem wam o jednym takim przypadku. Elkana. Wszystko zaczęło się od pewnego studenta. Czytaliśmy 4 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu, które wasz Bóg Jahwe zawarł z wami i nie zrobili sobie żadnego obrazu w rzeźbie na podobieństwo czegokolwiek, czego wam zakazał wasz Bóg, bo Jahwe, wasz Bóg, jest ogniem niszczącym. On jest Bogiem zazdrosnym. Jeden ze studentów zadał mi pytanie. Co to znaczy, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Sądziłem, że zazdrość nie jest dobra. Nie umiałem mu odpowiedzieć. Nagle znowu znalazłem się w kokonie. Nie dlatego, że nie znałem odpowiedzi na jego pytanie, ale dlatego, że zastanawiałem się, próbując zrozumieć, co to znaczy, że Bóg mówi, iż jest zazdrosny. Wywarło to na mnie głęboki wpływ. Księga Zachariasza. Tak mówi Pan Zastępów. Rozpaliłem się wielką zazdrosną miłością do Syjonu. Wielką żarliwością zapałałem do Niego. Co to znaczy? A potem w Księdze Wyjścia, w rozdziale 34. Nie wolno ci bowiem upadać na twarz przed obcym Bogiem, gdyż Pan zwie się zazdrosnym. On jest Bogiem zazdrosnym. To wytrąciło mnie z równowagi, ponieważ Bóg rzadko kiedy podaje nam w Piśmie swoje imię. Więc teraz moje odkrycie przestało być takie małe. Nagle okazało się, że Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. W liście do Hebrajczyków czytamy, nie wolno upadać na twarz przed obcym Bogiem, gdyż Pan jest Bogiem zazdrosnym. Jest Elkana. I zapytałem, kim jest Elkana? Sądziłem, że zazdrość nie jest cechą, którą mamy kultywować, którą mamy w sobie rozwijać. Pozwólcie, że opowiem, do czego doszedłem. To było moje odkrycie. Kiedy tak zmagałem się z tą kwestią i studiowałem Pismo, próbując zrozumieć, co Bóg miał na myśli, mówiąc, że jest Elkana. Widzicie, zazdrość, przed którą Bóg nas przestrzega, to zazdrość, która mówi, masz coś, co ja chciałbym mieć i za to cię nienawidzę. Elkana to zazdrość, która pojawia się, kiedy grzech zagraża przymierzu. Cieszę się, że mój ojciec jest Elkana, w którym budzi się zazdrość, kiedy grzech zagraża mojej relacji z Nim. Powinniśmy być tacy, jak nasz ojciec. Rob, tak? Obok ciebie siedzi twoja
wspaniała żona. Powinieneś być jak twój ojciec. Zawarłeś z nią związek przymierza. I kiedy grzech zagraża temu przymierzu, powinieneś poczuć, jak budzi się w tobie Elkana. Nawet jeśli to jest twój grzech, lub jej grzech, lub grzech innej osoby zagrażającej tej relacji przymierza, powinieneś poczuć Elkana. Kocham Elkana. Ponieważ będąc na jego miejscu, najczęściej machnąłbym ręką, mówiąc: okej, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Ale nie Elkana. Nie rozumiałem miłości Boga, dopóki nie pojąłem Elkana. Wiecie, imiona mają znaczenie. Kiedy Bóg mówi: oto moje imię, to coś oznacza. Pamiętacie, jak Jakub walczył z Bogiem? Bóg zmienił jego imię z Jakub, oszust, uzurpator, na Izrael, ten, który walczy z Bogiem. Pamiętacie Abrama, wzniosłego ojca, którego imię zostało zmienione na Abraham, ojciec mnóstwa? Mojżeszowi nadano takie imię, ponieważ wyciągnięto go z wody. Jak pamiętacie, imię Szymona zostało zmienione na Piotr. Imię Szawła zostało zmienione na Paweł, mały. Kocham poczucie humoru Boga. I Jan mu będzie na imię. Nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. Jak masz na imię? Jakie jest twoje imię? Czasem, kiedy wpatrujemy się w oblicze Boga, kiedy się z Nim siłujemy i walczymy w kokonie, On może nam nadać nowe imię. I będzie ono zgodne z tym, jak nas ukształtował, jakie dał nam dary, jakie tchnął w nas upodobania. I tego poszukujemy. Nie jest to egocentryczne zajmowanie się sobą, ale próba poznania Go. I kiedy Go poznajemy, nagle poznajemy samych siebie. Jak łania pragnie źródlanej wody, tak ja pragnę Ciebie, Boże. Jestem spragniony żywego Boga. Elkana, spoglądając w oblicze Boga, nie tylko zaczynamy Jego poznawać, ale też zaczynamy poznawać siebie. I to nas przemienia. To zasługa Słowa Bożego. Czy więc powinno nas dziwić, że to właśnie charakter Boga oraz Jego Słowo są głównymi celami ataku świata, grzesznego ciała i diabła? List do Koryntian. Broń, którą posługujemy się w naszej walce, nie jest bowiem ludzka, ale od Boga czerpie moc zdolną zniszczyć twierdze. Jakie twierdze? Burzymy rozumowania i wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy do niewoli, aby doprowadzić ją do posłuszeństwa Chrystusowi. Nie burzymy zamków ani warowni. Walczymy z twierdzeniami, które przeszkadzają w poznawaniu Boga. Sądzę, że jeśli mamy zrozumieć współczesną kulturę, musimy zająć się dwiema głównymi kwestiami. Istnieją setki, może nawet tysiące pytań z dziedziny filozofii czy teologii, czy dotyczące kwestii spornych, którymi należy się zająć. Ale dwa najważniejsze pytania, z którymi musimy się zmierzyć, to przede wszystkim pytanie o istnienie Boga,
I po drugie, o wiarygodność Pisma Świętego. Ponieważ jeśli dowiedziemy istnienia Boga oraz wiarygodności Pisma Świętego, w 90% rozwiążemy problem obrony chrześcijaństwa. Uda się obronić chrześcijaństwo w 90% tylko poprzez dowiedzenie istnienia Boga, Jego natury oraz prawdy Jego słowa. A więc nie dziwi fakt, że to właśnie jest atakowane. To jest celem ataku. Natura Boga jest wypaczana, wykrzywiana, kwestionowana i ignorowana. A Jego Słowu zarzuca się, że zawiera nieprawdę, że jest pełne błędów i niekonsekwencji. Ten atak, by zdeprecjonować Słowo Boże, widoczny jest na każdym kroku. Biorąc pod uwagę wszelkie wysiłki, jakie podejmowano, by je stłamsić, zdławić, zdyskredytować i zniszczyć, czy znacie jakąkolwiek inną książkę na świecie, która byłaby podobnie atakowana? Jak wiele książek podlegało atakom ze strony cesarzy i imperiów oraz różnych władz? A jednak Biblia wciąż jest najlepiej sprzedającą się książką na świecie. Nikomu się nie udało. Francuski filozof Voltaire stwierdził: za 100 lat od dziś na świecie nie będzie ani jednej Biblii, za wyjątkiem pojedynczego egzemplarza dla wielbiciela staroci. Inaczej mówiąc, nie będzie Biblii poza jednym egzemplarzem w muzeum. 100 lat później dom Voltaire'a był wykorzystywany jako miejsce przechowywania i rozprowadzania Biblii po całej Europie. 2 lata później Voltaire głosił: 12 mężczyzn zapoczątkowało chrześcijaństwo, zniszczy je jeden. Miał na myśli siebie. Zmarł w tym samym roku. Amerykański agnostyk Ingersoll stwierdził: za 15 lat ta książka będzie martwa. 15 lat później to on był martwy. Na wyprzedaży majątku jego biurko kupił jakiś kaznodzieja i pisał przy nim kazania. Nie śmieję się z Ingersolla ani z Voltaire'a. Mówię jedynie, że wszystkie próby zniszczenia Biblii spełzły na niczym. Bo wszelkie stworzenie jest niby trawa i wszelka jego wspaniałość niby kwiat polny. Usycha trawa, kwiat więdnie, ale słowo Pana trwa na wieki. Amen. Kolejny człowiek. Julius Wellhausen, zwany ojcem krytyki wyższej, będącej próbą przekonania świata, że Pismo Święte jest jedynie dziełem człowieka, które z czasem ulegało zmianom i któremu nie można ufać. To właśnie on nadał ostateczną wersję hipotezie zwanej teorią czterech źródeł. G.E.D.P. mówiła o tym, że Mojżesz nie jest autorem pięcioksięgu, lecz napisali go różni autorzy na przestrzeni kilku wieków, podczas których ulegał licznym zmianom. Liberalna teologia wyrosła na gruncie myśli Juliusa Wellhausena i innych. Doprowadziła nas do dzisiejszej sytuacji. Pozwólcie, że opowiem wam o seminarium jezusowym w grupie około 30 znawców Biblii, którzy w roku 1985 postanowili: zbierzemy się, by przestudiować słowa Jezusa, opracować je naukowo i zdecydować, czy Jezus naprawdę powiedział to, co zapisano w Biblii. Przyjęli bardzo demokratyczną procedurę, polegającą na głosowaniu za pomocą koralików. Czerwony oznaczał, że Jezus naprawdę coś takiego powiedział. Różowy, że Jezus prawdopodobnie to powiedział. Szary, Jezus tego nie powiedział, ale myśl jest zgodna z jego nauką. I czarny, Jezus tego nie powiedział. I w drodze głosowania zdecydowali, co Jezus naprawdę powiedział. Zobaczcie, jaki efekt przyniosła ta metoda w przypadku modlitwy pańskiej.
Na czerwono zaznaczono słowa Jezusa niepodlegające żadnej wątpliwości. No więc w modlitwie pańskiej pozostał tylko zwrot Ojcze nasz. No cóż, człowiek lubi igrać ze Słowem Bożym. Kosztem nas wszystkich. Według seminarium Jezusowego 82% słów Jezusa to słowa, których On nie wypowiedział. I najprawdopodobniej, gdyby bliżej się temu przyjrzeć, okazałoby się, że pozostałe 18% Jego słów nie zawiera nic ważnego w porównaniu z tym, co zostało odrzucone. Sądzę za to, że wszystkie trudne kwestie mieściłyby się w owych 82%. Jej kapłani gwałcą moje prawo, bezczeszczą moje święte rzeczy. Nie robią różnicy między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Nie pouczają o tym, co jest czyste, a co nieczyste. Zakrywają sobie oczy przed mymi szabatami, także doznaję zniewagi pośród nich. Jej dostojnicy są w niej jak wilki, które rozrywają zdobycz, rozlewając krew, odbierając życie, aby zdobyć nieuczciwy zysk. Jej prorocy narzucają na nich tynk, mając fałszywe widzenia i wróżąc im kłamstwo, głosząc: tak mówi Pan, Jahwe, choć Jahwe nie mówił. Pozwólcie, że opowiem wam o moim osobistym kryzysie. Czy możemy zgodzić się z oskarżeniami, że Biblii nie można ufać? Czy mamy dać się wciągnąć w sieć kłamstw, głoszących, że jest pełna sprzeczności i nie można na niej polegać? Darzyłem Biblię głębokim szacunkiem. Uczyłem wtedy w szkółce niedzielnej. Wiem, że możecie tego nie zrozumieć, ale gdybyście mnie znali, wiedzielibyście, co mi się przytrafiło. Uczyłem o Eliaszu i Elizeuszu. Chciałem wyjaśnić uczniom, jak ich działalność miała się do panowania królów Izraela. To nie wszystko. Chciałem też zsynchronizować to z dziejami Królestwa Judy. Chciałem też ukazać związki między nimi, aż do podziału królestwa. Powiedziałem sobie, chcę się cofnąć aż do czasu Saula i okresu sędziów. I wkrótce miałem przed sobą tę ogromną tabelę. Myślałem, że będzie mi łatwo określić, kiedy ci królowie panowali i w jakich latach żyli, ponieważ sądziłem, że Pismo Święte jasno to podaje. Oto przykład. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 16. Achab, syn Omriego, został królem izraelskim w 38 roku panowania Asy, króla Judy. Panował on nad Izraelem w Samarii 22 lata. Proste, pomyślałem. Super, Achab został królem w 38 roku panowania Asy i rządził 22 lata. A inny fragment mówi, że Asa umarł w 4 roku panowania Achaba. Bułka z masłem. Zacząłem to rozrysowywać i natknąłem się na wielki problem. Pojawił się, kiedy przeczytałem te dwa fragmenty. Przeżyłem mały kryzys. Zaraz wam pokażę. Druga Księga Królewska mówi, w 5 roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął, choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat, Jehoram, syn Jehoszafata. Miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 8 lat. Jasno powiedziane, prawda? Jehoram został królem w 5 roku panowania Jorama, syna Achaba. I wszystko było w porządku, dopóki nie przeczytałem tego fragmentu. Achazjasz umarł zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę po nim objął jego brat Joram w 2 roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna. Miałem problem, bo ten fragment mówi, że to nie Joram był królem, kiedy Jehoram zaczął panowanie, ale to Jehoram panował, kiedy Joram objął panowanie. Czarno na białe. I zadałem sobie pytanie, o co tu chodzi? Wierzę w Boże Słowo, ale jak pogodzić rzeczy w sposób tak oczywisty, sprzeczny? Później dowiedziałem się, że jest to ulubiony fragment przeciwników Biblii, głoszących, że nie można ufać Pismu Świętemu. Co z tym począć?
Co zrobić, kiedy nagle stajesz przed czymś, co wygląda jak sprzeczność? Jehoram rozpoczął panowanie w 5 roku panowania Jorama. Nie, to Joram został królem w 2 roku panowania Jehorama. To nie wszystko, ponieważ jeszcze inny fragment mówi, że to Joram, syn Achaba, rozpoczął panowanie, kiedy królem był Jehoszafat, że Joram rozpoczął panowanie w 18 roku panowania Jehoszafata. Co z tym począć? Czy wierzycie w Słowo Boże? Ufacie Mu? Co z tym zrobić? To wywołało mój wielki kryzys. Może powinienem na tym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i kazać wam trochę pocierpieć, tak jak ja cierpiałem. Na szczęście natknąłem się na książkę doktora Edwina Thiele pod tytułem Chronologia królów Judy i Izraela. Edwin Thiele, oddany Słowu Bożemu, spędził całe życie udowadniając, że Biblia jest natchnionym Słowem Boga i próbując wyjaśnić ten fragment przez całe lata używany do podważania i odrzucania Pisma Świętego. I oto, co odkrył. Dwie rzeczy. Krótko je wam wyjaśnię. Po pierwsze, okazało się, że po podziale królestwa była pewna istotna różnica pomiędzy Judą a Izraelem. Juda nadal używała dawnej metody określania chronologii królów. Kiedy 10 plemion Izraela oddzieliło się od Judy, zaczęły one używać innej metody określania roku panowania. W królestwie Judy liczono tak zwany rok wstąpienia. Na czym to polegało? Kiedy Rehoboam wstąpił na tron, to według kalendarza Judy był to koniec roku po miesiącu Tishri. To tak jak nasz rok kalendarzowy. Tishri to Tishri. Potem Juda zmieniła system od miesiąca Nisan do miesiąca Nisan. Był to rok wstąpienia Rehoboama. Kiedy minął kolejny Tishri, był to pierwszy rok jego panowania. A teraz spójrzmy na Jeroboama, króla Izraela. Izraelici nie używali pojęcia roku wstąpienia, a więc kiedy Jeroboam został królem, był to pierwszy rok jego panowania. Spójrzmy, Jeroboam został królem za panowania Rehoboama, ale Jeroboam panuje 3 rok, podczas gdy dla Rehoboama to wciąż rok pierwszy. Nie rozwiązuje to naszego problemu, ale wyjaśnia jakiś jego fragment. I oto, co odkrył Thiele. Wyjaśnię to następująco. Zróbmy wykres. Biblia mówi, że Achab został królem w 38 roku panowania Asy, który rządził 41 lat. Achab panował 22 lata. Jehoszafat rozpoczął panowanie. A po śmierci Achaba królem został Achazjasz w 17 roku panowania Jehoszafata i rządził 2 lata. Do tego miejsca wszystko jest w porządku, a teraz przejdziemy do naszego problemu. Edwin Thiele odkrył, że w tamtym miejscu i czasie panował zwyczaj, że król, stojąc w obliczu zagrożenia życia, osadzał na tronie swojego syna, czyniąc go współwładcą, by rządzić razem z nim. Przyjmijmy więc na chwilę, że Jehoram zostaje w tym momencie współwładcą. Tylko przyjmijmy. Pismo mówi, że po śmierci Achazjasza, który nie miał syna, królem został Joram w 2 roku panowania Jehorama. Co więcej, pismo mówi, że Joram został władcą w 18 roku panowania Jehoszafata. Dwie kwestie zostały już rozwiązane, ale spójrzmy dalej. Kiedy Jehoram zaczął samodzielnie panować, pod koniec rządów Jehoszafata, był to 5 rok panowania Jorama. I alleluja, możemy wierzyć Biblii.
Jest to ciekawe, ponieważ patrząc na to, przyjmujemy pewne założenia. Cofnijmy się na moment i spróbujmy to sprawdzić. Czy ktoś z was pamięta bitwę, w której zginął Achab? Była to bitwa, w której brał też udział Jehoszafat, namówiony przez Achaba, by połączyć siły przeciw wspólnemu wrogowi. A więc nie może nas dziwić, że w tym samym czasie, co się okazuje, Jehoram zostaje współwładcą. Czy naprawdę wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Boga? Czy Mu ufamy? Dlaczego bitwa jest tak zażarta? List do Hebrajczyków mówi: przecież Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca. A w kolejnym wersecie: żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, lecz wszystko jest obnażone i odsłonięte dla oczu tego, przed którym mamy zdać sprawę. Nie dziwcie się, kiedy świat wokół was będzie usiłował wyrwać z waszych serc słowa Boga. Nawet my sami, ulegając naszej grzesznej naturze, czasami nie chcemy ich słuchać. A na świecie, przekonanym, że zbawienie zależy od naszej samorealizacji, od podążania za naszymi pragnieniami i potrzebami, Biblia stanowi przeszkodę. Modlę się głęboko, abyście z naszej podróży wynieśli przynajmniej zrozumienie, jak wiele Bóg dla nas uczynił, kiedy się nam objawił i kiedy możemy przeglądać stronicę tej księgi i spoglądać w Jego oblicze. Obyście odczuwali głód i pragnienie Bożego Słowa, a jednocześnie szukali w Nim odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg, kim jest mój Ojciec. Panie, proszę, aby można było o każdym z nas tutaj zebranych powiedzieć, że od tej chwili zapłonął w nim na nowo płomień i głód Twojego Słowa, słów samego Boga. Jak łania pragnie źródlanej wody, tak ja pragnę Ciebie, Boże. Niech tak będzie, o Panie. Uczyń to, Ojcze. Porusz nas. Imię Jezusa. Amen.